profesor, jakie jest obecnie miejsce radiologii interwencyjnej w onkologii w Polsce? Myślę, że jest ono coraz ważniejsze. Procedur radiologii inwazyjnej, które pozwalają niszczyć głos nowotworowy, jest coraz więcej. Są one coraz mniej inwazyjne i w związku z tym mogą być stosowane u chorych, u których inne metody leczenia w danym momencie nie mogą być wykonane. Na przykład czy to z powodu wielkości guza, czy jego lokalizacji, czy na przykład z powodu ogólnego stanu chorego, który w danym momencie uniemożliwia wykonanie zabiegu chirurgicznego, czy nawet stosowanie chemioterapii. Ale z drugiej strony jest to metoda, która coraz częściej jest stosowana w łączności z innymi metodami. Te metody wzajemnie się uzupełniają. Jak Państwo na pewno wiecie, mówi się dzisiaj, że coraz częściej choroba nowotworowa jest chorobą przewlekłą. Ale wynika z tego również to, że ci chorzy są wielokrotnie leczeni i jest istotnym, aby te metody leczenia były mało inwazyjne, były mało obciążające dla tego chorego, tak żeby nie tylko wydłużać czas życia, ale żeby to życie było w jak największym komforcie. Na pewno dostępność do metod radiologii interwencyjnej w onkologii w Polsce nie jest wystarczająca i dlatego bardzo się cieszymy, że mogliśmy otworzyć tą pracownię i że możemy naszym chorym, znaczy nie tylko chorym leczonym w instytucie, ale chorym z całego Śląska albo też z innych rejonów Polski, jeżeli będzie taka potrzeba, zaproponować możliwość wykonywania tego rodzaju leczenia. A jakie to będą zabiegi? Chorzy z jakimi nowotworami najwięcej mogą z nich skorzystać? Najczęściej zapewne, bo takie są też doświadczenia innych ośrodków, to będą chorzy z pierwotnym rakiem wątroby i z przerzutami do wątroby. Czyli można powiedzieć, że nowotwory wątroby, czy to pierwotne, czy to wtórne, czyli przerzuty, będą zapewne leczone najczęściej. Proponujemy, za każdym razem chodzi o to, żeby zniszczyć ten nowotwór, prawda? Żeby jak najwięcej komórek nowotworowych w czasie tej procedury leczniczej zostało zniszczonych. I będziemy to robić metodami embolizacji, a więc zamknięcia dopływu krwi do guza i w konsekwencji tego doprowadzenia do jego, mówiąc w cudzysłowie, śmierci. Czasem ta embolizacja będzie uzupełniona o to, że dodatkowo będzie podany jakiś chemioterapeutyk do tego guza w taki sposób celowany, że cewnikiem będzie, dojdzie się jak najbliżej tego guza, żeby zniszczyć tylko ten guz, a zminimalizować szkodliwe działania na zdrowe komórki czy na zdrowe organy. Czasem do takiej embolizacji będą wykorzystane izotopy promieniotwórcze. Inną metodą, która będzie tu stosowana, będą ablacje, a więc zniszczenie tego nowotworu przez wkłucie do niego specjalnej, można powiedzieć, igły. I czy to będzie fala radiowa różnej częstotliwości, czy termiczna, to zależy od tego, jaki to jest nowotwór. Będą wykonywane również drenaże dróg żółciowych. Żółtaczka jest istotnym powikłaniem w części nowotworów wnęki wątroby czy głowy trzustki, ale także może się zdarzyć w chorobach nienowotworowych i jest to bardzo ciężkie, niesłychanie utrudniające życie choremu powikłanie. I takie drenaże będziemy też wykonywali w tej pracowni. Będziemy wykonywali biopsje zmian podejrzanych o nowotwory w różnych narządach. Będziemy zakładali porty naczyniowe. Chcielibyśmy, żeby wszyscy nasi chorzy leczeni w instytucie, którzy mają planowaną chemioterapię, mieli najpierw założony port naczyniowy tak, aby oszczędzić tym chorym wkłuć do żyły, czy to dla podawania chemioterapii, dla pobierania krwi, czy dla podawania środków kontrastujących w czasie badań diagnostycznych. Jak pani profesor ocenia perspektywy rozwoju tej metody w onkologii i jakie zabiegi będą wykonywane w przyszłości, o których jeszcze dzisiaj nie można tutaj będzie wykonać? Na to pytanie trudno mi odpowiedzieć, ale mam absolutne przekonanie, że rola tych procedur będzie rosła w onkologii. Ważnym bardzo jest to, żeby leczenie chorego na nowotwór złośliwy było leczeniem kompleksowym. Żeby zawsze konsylium specjalistów zajmujących się leczeniem, a więc onkolodzy kliniczni, radioterapeuci, chirurdzy, radiolodzy, podejmowali wspólnie decyzje
optymalną dla tego chorego. Dzisiaj do takiego zespołu dołączają oczywiście patolodzy, dołączają koledzy, którzy robią badania molekularne, bo to wszystko determinuje wybór optymalnej metody leczenia. Czasem dla zapewnienia komfortu chorego po prostu robi się zabiegi, które zmniejszają masę nowotworu, a następnie włącza się kolejne leczenie, które te pozostawione komórki unicestwia, jeśli można tak powiedzieć.